Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Jakub Typiak. Pozwolę sobie nie korzystać z mikrofonu, słychać mnie dobrze chyba, nie? Tak. Ja, mi to tylko przeszkadza. Będę musiał cicho mówić, a ja lubię tak mocniej. Proszę Państwa, taki ciekawy temat tej prezentacji, ornitologiczne skargi Wyspy Sobieszewskiej. Z założenia ma to być prezentacja dla przewodników. Nie ma czegoś takiego jak przewodnik ornitolog formalnie, tak? Nie można sobie zrobić kursu na przewodnika ornitologa. Ja prowadzę wycieczki ornitologiczne już dobre parę lat, w sumie nie pamiętam, jeszcze na studiach zaczynałem. I właściwie nie sposób w ciągu godziny nauczyć Państwa wszystkich ptaków, jakie można spotkać na Wyspie Sobieszewskiej, nie mówiąc w Polsce. Dla przykładu podam, w zeszłym roku byliśmy z grupą studentów z ornitologicznego koła naukowego POSUG z Uniwersytetu Gdańskiego. Byliśmy w Przegalinie i poszliśmy też do Trzciniska. W ciągu jednego dnia mieliśmy 63 gatunki ptaków na wyjściu. Oni się uczyli głosów ptaków. 63 gatunki to jest bardzo dużo jak na jedno wyjście. Na badaniach, które robiłem na małym fragmencie Wyspy Sobieszewskiej, też po drugiej stronie, taki kwadrat 10 na 10 km, że mniej więcej od Orla to się zaczynało, miałem 90 parę gatunków ledowych występujących w tym miejscu. Więc jest to całkiem spora liczba ptaków, nie sposób tego wszystkiego pokazać. Niemniej zrobiłem taki wybór najciekawszy, który wydaje mi się, że warto umieć rozpoznawać, warto o nich wiedzieć, bo są gatunki, takie chociażby ta rybitwa czubata tutaj ze zdjęcia, które są perełkami w skali całego kraju, jeśli chodzi o Wyspę Sobieszewską. I jeśli ktoś mnie pyta, ktoś z Gdańska, gdzie warto pojechać na ptaki w okolicy tego miasta, zawsze Wyspa Sobieszewska jest jednym z pierwszych miejsc na liście, tak, gdzie warto pojechać. Tym bardziej, że jest łatwy dojazd, wszędzie łatwo dojechać i rzeczywiście są tu fajne siedliska. Mamy morze, mamy fajny las, bór nadmorski, mamy lasy olsowe. Wszystko generalnie jest naprawdę duży przekrój gatunków ptaków, można tutaj zobaczyć. Dobrze, ja myślę, że tutaj o Wyspie Sobieszewskiej za długo mówić nie będę. Myślę, że historię na pewno opowiedzą dużo lepiej inni ode mnie niż może ornitolog. W każdym razie Wyspa Sobieszewska, z punktu widzenia ptaków, no fajne miejsce. Mamy dwa ujścia rzek, z czego jedno płynie, bo tutaj woda bieżąca. Tutaj raczej jest woda, która sobie podróżuje w zależności od tego, z której strony wieje wiatr. Niemniej zawsze przyjściowe odcinki rzek są bardzo dla ptaków fajne. Tak samo mamy rzekę, dużą rzekę na Wisłę, która jest prawie, że zbiornikiem można powiedzieć, stojący. Tam też jest ruch wody tylko tak, jak wiatr zawieje, z dobrze rozbudowanym trzcinowiskiem w wielu miejscach. Bardzo fajne miejsce atrakcyjne dla wielu gatunków ptaków lęgowych. Jest ten bór nadmorski, wszystko można tutaj sobie zobaczyć. Zresztą mamy taką fajną mapę satelitarną, gdzie zaznaczyłem najciekawsze, moim zdaniem, nie wszystkie, bo tak naprawdę jakby szukać wszystkie siedliska, no to dnia by nam nie starczyło, co mamy na razie wszystkie znaleźć, ale takie najważniejsze. Oczywiście jak ktoś pomyśli o ptakach w Wyspie Sobieszewskiej, od razu sobie pomyśli Tashira i Meliowacha, dwa ornitologiczne rezerwaty. W sumie dosyć rzadki widok w Polsce, że rezerwaty dla ptaków powołane dla ochrony ptaków znajdują się tak blisko siebie, więc tutaj mamy naprawdę fajnie. Ale to nie tylko to, bo jeszcze są inne miejsca. Tak już mówiłem, rzeki, tak? Mamy fragmenty pól uprawnych, które są takie same jak na Żuławach, płaski teren, też dosyć ciekawe, też można ciekawe gatunki ptaków zobaczyć. Mamy bór nadmorski przez całą długość wyspy, bardzo fajnie skanalizowane są drogi, są wyznaczone szlaki, można sobie rowerem przejechać i też fajnie ptaki pooglądać. I oczywiście plaże, jako takie ostatnie siedlisko, bo też na tych plażach można coś fajnego zobaczyć. Ja biorę udział w liczeniach ptaków zimujących na Zatoce Gdańskiej i to, co najbardziej kocham w Sobieszewie, jak idę tam w styczniu, to potrafię przejść cały ten dystans, tak, całkowicie odtąd dotąd i żywej duszy nie spotkać. To jest po prostu super. Dla mnie to jest najlepsza plaża. Ja do Sopotu, jak jest sezon, to ja tam nie chodzę, tam jest dla mnie za ciasno. Zdecydowanie wolę tutaj i naprawdę można fajne rzeczy zobaczyć, a o tym za chwilę. Proszę Państwa, zacznę oczywiście od rezerwatów wyspy. Obydwa są tak cenne, że zostały wciągnięte w sieć obszarów Natura 2000 i ten obszar nazywa się Ujście Wisły. Niezależnie czy mówimy o Ptasim Raju, czy o Mewiłasza, obydwa należą do tego obszaru Natura 2000, Ujście Wisły. To zdjęcie
myślę, że część z Państwa wie, jest zrobione przed wejściem do rezerwatu Ptasi Raj, który znajduje się o tutaj, Górki Wschodnie. Rezerwat, który został powołany dosyć dawno, bo bodajże w roku 1959, mam nadzieję, że nie kłamie. I to jest oszustwo teraz to zdjęcie, co pokazałem, proszę Państwa. Bo to jest zdjęcie współczesne, ono jest z rezerwatu Beka. Natomiast jakbyśmy się w tamtych czasach, kiedy powoływano rezerwat Ptasi Raj, przenieśli to miejsce, to mniej więcej tak to wyglądało. Że była sobie na pewno jakaś krowa, były łąki okresowo zalewane wodą morską, tak zwane słonawy. Bardzo rzadkie siedlisko w Polsce, bardzo atrakcyjne dla wielu gatunków ptaków, zwłaszcza środkowatych. Między innymi tutaj o biegus zmienny, to akurat ptak młody, dorosły, ma jeszcze taki fajny czarny brzuszek. Ten ptak się tutaj lewy. To było jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie ten ptak był lędowy. Obecnie lędowy w Polsce nie jest, z naszej listy gatunków lędowych wyginął. Są starania właśnie w rezerwacie Beka w okolicach Kreby, za Krynią. Są starania, żeby tamten rezerwat utrzymać właśnie jako taką słonawę. Stąd prowadzi się wypas, stąd ta krówka. Jak widać, po niej trawa nie jest zbyt rosnąca, tam zbyt wartościowa odżywczo. To był powód, dla którego tam po prostu zabrano te krowy stamtąd, bo krowy nie dawało odpowiednio dużo mleka. Niemniej teraz oni dostają tam kasę dodatkowo. To, co krowa nie wyprodukuje mleku, to oni dostają pieniądze po to, żeby ta krowa tam była i zgryzała. Jak tej roli powołanie rezerwatu Ptasi Raj spowodowało to, że ten rezerwat całkowicie się zmienił. Właściwie te ptaki, które miał chronić, tu dawno tam nie ma. Za przystanie wypasu bydła, to jest naturalną koleją rzeczy, jak się powołuje rezerwat w Polsce w latach 50., gdzie raczej dominowała ochrona bierna, powołujemy rezerwat, teraz przyroda rządzi się sama swoimi prawami. Nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Doprowadziło to do tego, że te łąki porosły trzciną. To mamy zdjęcie rezerwatu Ptasi Raj. Co prawda, jest takie zimowe, ale to nie przeszkadza, dlatego że wszędzie tu były łąki, teraz są przywary trzcinowe. Jeśli biegu zmienny, który sobie żyje na trawce, musi mieć trawkę, która sięga bo tak mniej więcej do oka, że jak on sobie stanie wyprostowany, to widzicie jakieś drapieżnik, się nie zbliża. Jak przykucnie, to te kolory, które on ma na grzbiecie, doskonale go maskują i naprawdę go nie widać. Stado siewek, jak się obserwuje na przykład, nie wiem, siewki złote na polu, może sobie ganiać 1000 ptaków, tak? Będzie leciał sokół wędrowny, one wszystkie przykucną, w jednej chwili nie widzimy żadnego. Nawet jeśli mamy ptaki 20 metrów od siebie. 1000 ptaków znika. Przeleciał sokół wędrowny, nagle w jednej chwili wszystkie ptaki z powrotem 1000 ptaków jest na polu. Tak to działa. Natomiast jeśli siedlisko zmienia się tak drastycznie, że rosną trzciny, no to ten ptak nie ma swojego miejsca i musi ustąpić. Po prostu jego dom się zmienił. Każdy swoje ptak ma siedlisko i tak to niestety działa. Czasami powstaje takie pytanie, czy warto mieć dalej rezerwat Ptasi Raj, skoro nie ma tych ptaków, które tam mieliśmy chronić. I moja odpowiedź zawsze jest, że warto. Dlatego, że te siedliska, które też powstały, też wcale nie są częste i też mają swoje gatunki ptaków, które są rzadkie. Już może nie tak skrajnie rzadkie jak biegus zmienny, jeśli chodzi o gatunki lędowe, ale również nieczęste i też zagrożone. Proszę Państwa, takie zdjęcie satelitarne. Co można zobaczyć? Piaszczyste łaki i wydmy, to jest mierzenia mesyńska. To już jest wszystko obszar rezerwatu. Tam w teorii nie wolno wchodzić, w praktyce też nie. Natomiast no niestety ludzie wchodzą. Tam nie wolno chodzić, jest to obszar wyłączony. Są lędowe sieweczki, kiedyś były lędowe rybitwy. Niestety też prace związane z umocnieniem brzegu, na przykład takie sadzenie traw, ale przede wszystkim zawieszenie tam rokitnika spowodowało, że spora część mierzei mesyńskiej. Tu były kiedyś świetne miejsce, tereny lędowe dla ptaków. Obecnie w tej chwili rośnie tu rokitnik, który tam jak się poczuł u siebie, no to zarósł wszystko i znowu siedlisko za sprawą człowieka się zmieniło i kilka na pewno paszy leczek obrożnych przez to się sam to wycofało. Dalej, co mamy? Szuwary trzcinowe i to bardzo duże szuwary trzcinowe. Ktoś powie, że mówi pan rzadkie, przecież każde jezioro to szuwary można spotkać. Nie do końca jest to prawda. Owszem, nad jeziorami są szuwary, ale najczęściej jest to wąski pas trzcin gdzieś przy brzegu. A tu mamy mniej więcej 1,5 km trzciny. Jedną, drugą stronę. I są gatunki ptaków, które wymagają właśnie takich dużych obszarów trzcinowych. Nad większością jezior w Polsce po prostu nie spotkamy, bo tej trzciny będzie za mało. To są też tereny, które są dosyć wrażliwe. Niestety w wielu miejscach rolnictwo działa, że osusza się takie tereny i
przekształca na jakieś pastwiska, łąki. No, na trzcinie tu się raczej nie zarobi specjalnie. Natomiast tutaj fajnie, bo jest chronione i są gatunki ptaków, o których sobie zaraz powiemy. Jest też las Ols i las Sosnowy. Ta część została nasadzona sztucznie. To tak, żeby dobić te fajne łąki, które były w Lasie Mraju. To widocznie urzędnik siedział, to będziemy trawę chronić, no przecież rezerwa to drzewa posadzi. No i posadzono tam las olsowy i sosnowy. Ten ols akurat w tej części tak sobie gadam ma. Rośnie bardzo powoli. Dużo spróchniałego drewna jest, dzięcioły są zachwycone. Dzięcioły są zachwycone, więc jest to fajne miejsce, gdzie czoła czarnego zobaczyć. Fajna rzecz. Raz stwierdzone, że udzięcioł białogrzbiety, więc pewnie nie został tam jeszcze, ale jest szansa, że kiedyś w przyszłości się pojawi i może się zalęgnie, byłoby fajnie. W każdym razie no, ten las jest taki mizerny, ale rośnie, trwa. No to niech już jest. Dobrze. Dwa punkty widokowe, to jest ważna informacja ze względów na pewno bycia przewodnikiem. Wieże widokowe, bardzo fajne, obie powierzchnią do 20 osób na raz. Nad jeziorem Karaś jednym, to jest jezioro słodkowodne. To jezioro tutaj to jest jezioro Tasi Raj. Ono ma wodę słonawą, dlatego że są tu dwa przepusty w grobli, gdzie woda cały czas jest podmieniana. To był taki pomysł, kiedyś dawniej to jezioro nie miało dostępu do śmiałej Wisły, ale okazywało się, że bardzo zarasta, że tam jest dużo zielska, że ta eutrofizacja postępuje i ktoś stwierdził, że może lepiej tam tą eutrofizację powstrzymać i skutecznie powstrzymano właśnie podmieniając tą wodę. Czy dobrze to dla ptaków? Nie wiem. Jak zaczynałem jeździć w latach, w roku 97, do Tasiego Raju po raz pierwszy, ptaków było znacznie więcej, zwłaszcza w okresie jesiennym kilka tysięcy ptaków na jeziorze spotkać, to żaden problem. Teraz to jest do kilkuset, czasami do 1500. Może między innymi przez to, że ilość pokarmu w tym jeziorze po prostu spadła przez te przepusty. Niemniej dalej jest to bardzo fajne miejsce przystankowe dla ptaków w czasie migracji, gdzie mogą się zatrzymać i siedzą tak długo, dopóki jezioro nie zamarzą. Przez to, że woda jest słonawą, ona też nie zamarza tak wcale szybko. Słona woda zamarza wolniej, więc się przed tym wodę broni. Niemniej jak te mrozy spadną tam 10, to na pewno skuje lodem i wtedy tworzą się takie oparzeliska, tylko tutaj, gdzie są przepusty, tu i tu. To takie fajne miejsce, dziury w lodzie, gdzie cała masa ptaków też siedzi i fajnie to można sobie oglądać. Czyli mamy tak, dwie wieże widokowe. Najlepszy cel wędrówek na ptaki, moim zdaniem już teraz w kwietniu, w maju, w czerwcu, jak prowadzę wycieczki do Ptasiego Raju, to właśnie idziemy na punkty widokowe. Po drodze słuchamy ptaków, które mamy ptaki leśne, a na punktach widokowych zawsze zobaczymy coś fajnego. I bardzo fajne jest to, że te jeziora się różnią od siebie, dlatego że mamy różne gatunki tu. Proszę Państwa, przy uwarze ścinowym, jakbym miał wymienić wszystkie gatunki, które występują przy uwarze ścinowym, no to oczywiście czasu by nie starczyło. Więc sobie zaczniemy od takich najbardziej podstawowych. Oczywiście nie sposób mówić o ptakach i w ogóle być przewodnikiem, jeśli chodzi o ptaki, jeśli się nie zna głosów ptaków. Nie ma innego wyjścia, trzeba głosy ptaków znać. I sztuka też polega na tym, że nie tylko idziemy i mówimy, tu śpiewa sikorka, tu śpiewa rubę, tu śpiewa szciniak i tak dalej, bo to byłoby nudne. Trzeba o tym ptaku jeszcze coś powiedzieć, czyli jeszcze coś z jego biologii, z jego życia, jakąś ciekawostkę trzeba powiedzieć. I zanim sobie posłuchamy szciniaka, powiem tak, nauka głosów ptaków to jest prosta rzecz, to zajmuje tak 4-5 lat, jak ktoś ma dobre ucho, jeśli chodzi o śpiewy. Ptaki śpiewają teraz właśnie, teraz zaczyna się okres lęgowy, od marca, kwiecień, maj, czerwiec, pod koniec czerwca to już słabnie, na początku lipca już jest dla ptaków jesień, one przestają śpiewać. Owszem, wydają jakieś dźwięki z siebie, ale są to głosy kontaktowe, alarmowe, wabiące, to nie są już śpiewy. Śpiew, po co ptaki śpiewają, to mi sobie Państwa powie? Po co to robią? Czemu to robią tylko w takim okresie? Znaleźć partnera. Dokładnie. Są dwa powody, dla którego ptaki śpiewają. I to też powód, te powody też są powodem tego, że najładniej śpiewają te małe. Po pierwsze tak, musimy ustalić, jak znaleźć partnera, właściwie do partnerki. W naszym kraju jest tak, że w naszych środowiskach geograficznych śpiewają samce. Śpiewają samce. I samiec śpiewa po to, żeby przekonać potencjalną partnerkę, że on jest super, fajny i tak dalej.
Tak więc on i ja będzie śpiewał wspaniałą piosenkę, jakby to przetłumaczyć na język polski. Słuchaj, jestem wspaniały, w ogóle najdzielniejszy, w ogóle najlepiej łapie owady, cokolwiek musimy mieć razem gniazdko. Jajka musimy mieć razem tylko ja, taka reklama, tak? A ona na podstawie tego śpiewu, ona dobrze wie, że on śpiewa prawdę, czy on się miał. Tak? Samice doskonale rozpoznają po głosie ptaka, jaki ten samiec, jaki jest w kondycji. Czy on rzeczywiście jest takim super samcem, czy on tak tylko tam ściemnia, samica się na tym pozna od razu i wie, żeby w niego inwestować, czy nie. To jest jeden powód. A drugi powód to jest to, żeby wyznaczyć terytorium. Ptaki są terytorialne i nie ma lepszego sposobu, kiedy jest się bardzo malutkim, a do tego trzeba mieć dużo pokarmu, czy trzeba duży teren mieć, nie ma lepszego sposobu, jak właśnie zaśpiewać i zakomunikować w otoczeniu, że tu, gdzie jest zasięg mojej piosenki, jest mój teren, tak? Więc po to ptaki śpiewają, one są terytorialne, te ptaki, które nie są terytorialne, najczęściej po prostu nie śpiewają, takie też są, albo śpiewają jakoś słabo, taki szpak na przykład, tak? Mizerne terytorium i to słabo śpiewa, on głównie po to, żeby samicę zaimponować, no ale to już tam szało, ta piosenka nie robi, najczęściej wplata też głosy innych ptaków, czym czasami denerwuje, bo nam się słyszy, że po ogrodzie nam wyszło uśpiewa, to nieprawda, to szpak siedzi i to udaje. Więc tak to się dzieje. Proszę Państwa, przy okazji śniaka, taka musi być zawsze jakaś historyjka, warto powiedzieć, jak się uczyć głosu ptaków. Można się uczyć głosu ptaków z płyt, okej, to jest spoko, można sobie kupić płytę, otworzyć sobie atlas ptaków, puścić sobie głosy. To w miarę działa, najlepiej działa uczenie się w terenie. A jak sobie uczono, jak sobie radzono dawniej, kiedy płyt nie było? W latach 50. Profesor Jan Sokołowski pisał w swoim dziele w takiej ziemi polskiej, że dobry patent na uczenie się głosów ptaków to układać wierszyki, które intonuje się, nie muszą mieć znaczyć nic tak naprawdę, ale musi się intonować mniej więcej w ten sposób, jak ta piosenka tego ptaka. I dla szczeniaka był taki wierszyk wymyślony i ten ptak śpiewa tak. Ryba, ryba, rak, rak, stary, krak, krak, dobry, dobry, kit, kit. I tak śpiewa. I posłuchajmy, czy rzeczywiście coś mniej więcej w tym jest. Mniej więcej, pewnie dałoby się znaleźć jeszcze lepszego. Następny gatunek. Bardzo fajny gatunek. Proszę Państwa, to jest wąsatka. Wąsatka jest takim właśnie, który potrzebuje dużego obszaru trzciny, porośniętego trzciną. Na większością zwykłych jeziorów nie spotkamy, bo jest dosyć rzadki gatunek. Gatunek, o którym się mówi, że to jest ptak, któremu się coś pomyliło, bo ona powinna być bardziej tropikalna, sobie pomyślała, że będzie sobie mieszkać tutaj u nas na przykład, tak? I jeśli przychodzi ostra zima, a właściwie najgorszy jest nawrót zimy w okresie wiosennym, to potrafi wyginąć z głodu nawet do 90% wąsatek. I to jest masakra, ale one błyskawicznie się odbudowują. Jak to działa? To działa w ten sposób, że w okresie lęgowym, latem, wąsatki są owadożerne. I fajnie jedzą owady. Problem z owadami jest taki, że one na zimę się zabijają, tak? Część tam wyginie, część w postaci jajek sobie zimuje gdzieś tam nie jeziora, część sobie siedzi gdzieś pod korą i tak dalej. No, nie są dostępne, a wąsatka jest leniwa, nie chce jej się wędrować, więc musi się przerzucić na to, co jest. Co jest w trzcinach? No, w trzcinach są trzciny. Więc ona przerzuca się, cały swój układ potrawienny przestawia na jedzenie nasion trzciny. I całą zimę sobie je tą trzcinę, tego jest tak dużo, że spokojnie jej starczy. Ptak nie marznie, dopóki ma pełen brzuszek, tak? I dopóki ma co jeść, to sobie temperaturę ciałka te 40 stopni tam spokojnie wyprodukuje i sobie spokojnie jest w stanie przezimować. Problem pojawia się wtedy, kiedy już się pojawią pierwsze owady, na przykład, nie wiem, w marcu się robi ciepło, no bo wąsatka już tęskniona za mięskiem, no to się przestawia na owady. Kaprys pogody sprawi, że na początku kwietnia przychodzi tydzień mrozów, owady się znowu zabijają, a ona już nie jest w stanie się przestawić z powrotem na trzcinę. I wtedy jest problem, wtedy ich nie bardzo dużo. Ale gatunek jest przed tym zabezpieczony. Wąsatki po pierwsze nie są terytorialne właściwie, więc one, trudno powiedzieć, żeby wąsatka śpiewała. To, co posłuchamy za chwilę, to jest głos kontaktowy wabiący. Dobrze go znasz, dlatego że wąsatki w trzcinach się bardzo często porozumiewają i nawołują się bardzo chętnie, stąd najłatwiej jest stwierdzić ich obecność. I z tych wież widokowych ptasi mają bardzo łatwo je usłyszeć. I oczywiście tam są w tym momencie. Nie są terytorialne, więc gniazda często mają dosyć blisko siebie. Do tego jest taka ciekawostka, że pisklęta z pierwszego lęgu
które gdzieś już może z piecie potrafią się pojawić, zostają przy rodzicach i pomagają im karmić swoich braci, siostry z kolejnego rzędu, z kolejnego. To nie jest typowe, jeśli chodzi o nasze ptaki. Co dodaje? Dodaje to, że jak przyleci krobulec i zje tatusia, mamusie, nie ma problemu, jeszcze z dwoje braci, trzy siostry i ten lek też widzi. Dzięki temu ten ptak tak szybko potrafi odbudowywać swoją populację. W przypadku sikory bogatki, jak zginie jeden z rodziców, lęk jest skazany też na śmierć, bo jeden rodzic nie będzie w stanie wykarmić młodych. I to jest standard, tak to się dzieje. Jak kiedyś czyścimy budkę lędową, znajdujemy pełną martwych piston, aha, rodzic miał pecha. No niestety, tak to się dzieje, taka jest przykład rzeczywistość. W przypadku wąsatki jest to problem mniejszy. Posłuchajmy głosu. Jest takie sztykanie. Kolejny gatunek, norwidniczka. Raczej preferuje tę stronę szuwaru trzcinowego, gdzie jest bardziej sucho. Znaczy ona lubiłaby, gdzie jest tam gdzie jest mokrzej, ale tam ją wybierają stamtąd inne gatunki. No, tak marzy, ona jest słabsza. Jest blisko spokrewniona z trzciniakiem, z tym, że śpiewa zupełnie inaczej. I to jest tak, jak zawsze jak dzieciom tłumaczę, takie małą wojnę w trzcinach imituje, bo to trochę brzmi jak karabin maszynowy i tak dalej. Posłuchajmy sobie. Są bardzo ważnym gatunkiem ptaka, dla takiego gatunku, który każdy zna, się nazywa kukułka. Po prostu nie trzeba puszek, bo każdy kojarzy. Kukułka bardzo chętnie podrzuca im jajka. One oczywiście starają się przed tym bronić. Trzciniak, był taki eksperyment kiedyś zrobiony, znajomy stwierdził, że będzie wabił trzciniaki, żeby je fotografować na wyrwaną kukułkę. Postawił wyrwaną kukułkę. Nie zdążył dojść do aparatu, z tej kukułki już nic nie zostało. Po prostu rozniosły ją na strzęp. A nigdy taki spokojny ptaszek, jak się w ręku bierze, to nawet nie działa. A kukułki no nienawidzi. Proszę Państwa, dwa gatunki ptaków niewidzialnych. Bąk. Duża czapla. Świetnie przystosowana do życia w trzcinach. Ten kolor, to jest ten kolor. To jest dokładnie to samo. Tego ptaka, kiedy jest w trzcinach, po prostu nie widać. Ma takie fajne przystosowanie, że jak czuje się zagrożony, to staje wyprostowane, głowę wyciąga do góry i udaje, że jest na połuszczynie. I dobrze mu to wychodzi. Możemy przejść 2 metry obok niego, mimo że jest taki duży, nie zobaczymy go. Czemu? Dlatego, że nasze oko działa tak jak oko, no tak jak drapieżnika oko, tak? Reagujemy na kontrast, tak? Na przykład, nie wiem, laser kontrastuje fajnie tutaj i fajnie go widać, tak? I na ruch. A on ani nie kontrastuje, bo kolory są te same, ani się nie rusza. A jeśli trzcina się rusza, wie, to on też. Natomiast jest to ptak, którego łatwo usłyszeć. Ja nie wiem, jak wyjdzie tutaj nagranie, próbowałem z domu coś słychać z tego głośnika. Generalnie karty dźwiękowe laptopa mają problem z tym dźwiękiem, dlatego że ten ptak wydaje z siebie najniższy dźwięk, najbardziej basowy spośród wszystkich ptaków, jakie mamy w Europie. Nawet lepiej to Amerykanie mają swój gatunek, uważam, że nasz jest lepszy. Słychać go w bezwietrzną pogodę spokojnie w odległości 5 km. Jest tak niski, karta dźwiękowa najczęściej laptopa go nie widzi, więc ciężko jest go słuchać. Jest tak mocny, że jeśli człowiek znajdzie się w odległości mniejszej niż 25 metrów, grozi temu człowiekowi trwałe uszkodzenie słuchu. Z tym, że prawdopodobieństwo jest prawie żadne, dlatego że jak człowiek jest 25 metrów od bąka, on stoi i udaje się. Bezpieczne jest to dla nas, tak? Natomiast świetnie go słychać, rzeczywiście o te odległości to się wszystko sprawdza, sprawdzałem w terenie, a też pokazałem w zeszłym roku, miałem taką fajną historię, pojechaliśmy, moja kuzynka, siostra chciała zobaczyć, jak ornitolog pracuje w nocy, mówię, no dobra, to pojedźcie, poglądaliśmy tam jakiś słuch, posłuchaliśmy fajnie, odzywa się bąk, najpierw mówię, no dobra, gdzie ten bąk się odzywa? No, 300 metrów dalej, mówię, nie, no to jeszcze trzeba dodać 3 km, jedziemy. Pojechaliśmy tam, gdzie się odzywał, dobrze, znałem to miejsce. Zatrzymałem samochód mniej więcej 100 metrów od ptaka, duże silnowisko. Zaczął buczeć, to fajnie się w samochodzie zaczęły drżeć. To stary samochód, no to miały prawo, więc tak. No, natomiast powiedziałem wtedy, że pokażę wam sztuczkę. Wciągnąłem dytafon i zacząłem go nagrywać.
W tle jeszcze śpiewał Słowik Szary, no i cała masa żab. Bosy buczał, przestał buczeć. Teraz słuchajcie, co się nagrało. Nagrał się Słowik Szary i żab. Buczenie daje posłuchać. Posłuchajcie, czy mówię. Mniej więcej powinno być słychać. I karta dźwiękowa laptopa spina ten dźwięk. Co słychać? Ja wybrałem takie nagranie. W stacji elektronicznej, gdzie mamy dobrą wieżę i można sobie podlasować pasy, to jest tak jak trzeba. Szyby w zamokach drzwi. To jest właściwe, właściwe ten dźwięk. To jest takie buczenie, jak ktoś buchał gitarę. Łatwo było usłyszeć, bardzo trudno zobaczyć. W stacji na raju na pewno jest, on najbardziej lubi wieczorem. Kolejny gatunek, proszę Państwa, jak Wam pokażę, to jest ptak, którego się bało całe średniowieczne, w ogóle chyba pewnie cała średniowieczna Europa. Ja się śmieję zawsze, gdyby pod Grunwaldem ten ptak się odezwał przed bitwą, to do bitwy na pewno by nie doszło. Myślę, że jedni ludzie by uciekli. W każdym razie ptak, którego się wszyscy bali, wygląda tak, jest tej wielkości, tak, to jest wodnik. Wodnik się na mnie kojarzył z takim jakimś stworem, który żył na bagnach i porywał ludzi i odpowiadał za wszystkie utopienia i tak dalej. Stąd jest ta nazwa. Tego ptaka wszyscy doskonale słyszeli, ale zawsze był problem, żeby go zobaczyć. Ja mówię, tak samo jak bąk, to jest jeden z ptaków, który ja nazywam niewidzialnym. Naprawdę trzeba mieć farta, żeby taką fotkę strzelić. Ten ptak ma bardzo charakterystyczną piosenkę terytorialną. Co ciekawe, tu jest akurat też taka wyjątkowa rzecz. I samiec i samica potrafią się tym głosem odzywać i oboje bronią terytorium. To jest pełne równouprawnienie. Jak się pojawia intruz, łomot mu spuszcza jedno i drugie, więc dla ornitologów jest to problem, bo jak mamy policzyć wodniki i idziemy z wabieniem, to tak naprawdę nie wiemy, ile jest, bo jak się liczy ptaki, nie wiem, w lesie i terytorialne samce, wiemy, ile jest terytorium. W przypadku wodnika nie wiemy, bo część mogła się odezwać samic i jest łomot. Jest głowa. W każdym razie jego słowiczy śpiew można przyrównać tylko do takiej sytuacji. Mamy taką, nie wiem, prosiaczka, taka świnka, tak, ta kochana, wyklaskana, nawet chwytamy go za ucho i zaczynamy wykręcać. Wtedy ta świnka wydaje z siebie taki charakterystyczny dźwięk i to jest właśnie to. Posłuchajmy. Wyobraźcie sobie Państwo, idziecie sobie, nie wiem, z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, kimkolwiek, idziecie, postanawiacie sobie rozbić namiot nad jeziorem i nagle o drugiej nocy takie coś zamawiacie. Noc nie przez Pana do lata. Ja, potem wypadnie, to już Państwo wiecie. Przynajmniej wiecie, dlaczego nie śpicie, ale nie musicie śpiewać. A to jest głos kontaktowy jeszcze. O, taki jegomość. Dwie pary lędowe w tasim rawie co roku próbują, dziki im regularnie te lęgi niszczą, ale twardo żurawie próbują się lęgnąć w tasim rawie. Z pewnością najwyższy ptak lędowy na Wyspie Sobieszewskiej, tym bardziej najwyższy w Polsce, więc nie największy, ale najwyższy spokojnie, wyższy od pociana. To jest dorosły ptak. To jest żurawiątko, nie mieli z żurawina, to jest takie coś innego, tak? Żurawiątko małe. Żuraw tylko na pierwszy rzut oka jest podobny do czapy siwej. Często ludzie mylą, im się wydaje, że czapa i bocian to pewnie to jest jakieś kuzynostwo. Nieprawda, to ze sobą jest pokrewnione. Żuraw jest pokrewniony najbliżej z wodnikiem, którego widzieliśmy przed chwilą, czyli z kościelami. W odróżnieniu od bocianów żuraw ma takie cechy charakterystyczne dla chruścieli, na przykład, że po pierwsze jest zagniazdownikiem, czyli buduje swoją tam gniazdo na ziemi, właściwie platformę, jak to się budowało. Składa tam sobie jajka, piskęta jak się wyklują, o takie. Jak to obeschnie, to jest gotowe już maszerować w świat za rolnicami. Przez pierwsze noce jeszcze wraca na gniazdo sobie tam pospać. Natomiast generalnie jest to w pełni niezależny gościu, któremu tylko trzeba pokazać, co się je i gdzie się tego szuka. W przypadku bociana białego, no wiemy, że bocian musi mu te żaby i tam wszystko inne przynosić do gniazda, natomiast tutaj nie ma problemu. To są typowe zagniazdowniki. Tak samo jak chruściele, żurawie przechodzą co jakiś czas pierzenie całkowite, pierzą wszystkie lotki naraz, przez to przez jakiś okres czasu są nielotane. Trochę to zajmuje. Bardzo fajnie wygląda taki żuraw, jak się go spotka gdzieś w terenie. Przypadkiem się nie spodziewał człowieka o 5 rano, ale ornitologa czasami można spotkać. Gdzieś na środku pola, on wie, że nie może latać, więc robi co może, czyli tą głowę jak najniżej do ziemi, tak, i biegnie, i wydaje, że go nie ma. Bardzo fajnie. A biega fajnie szybko, bo to 50 na godzinę spokojnie wyciąga, nie na prosto.
Więc sam tak to wygląda. Przez tam kilka tygodni jest nielotem, więc też taka dosyć ciekawa informacja. Proszę Państwa, żuraw jest jednym z tych ptaków, który łączy się w parę na całe życie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. To jest bardzo fajna cecha. Dużo lepsza niż u bociana. Bocian jest materialista, on się łączy na całe życie ze swoim gniazdem, tak? I generalnie dla samca bociana to jest tak. Samiec bociana to tak, jak do człowieka przyrównać, to gniazdo to jest jego BMW, a nie to BMW. Nie? A jajka w nim, no to są te alufelgi do tego wypełnienia. I że sam sobie ich nie umie złożyć, to potrzebuje partnerki. Tak, dla samicy, no, jest potrzebne BMW, a też potrzebne alufelgi, czyli potrzebuje tego bociana, tak samo. Jak to działa bociana? W ten sposób, że najpierw przylatuje bocian samiec. Z Afryki. To zawsze wcześniej jeden tak. On zaczyna to gniazdo poprawiać, wszyscy sobie tłumaczyli, jak on ją musi kochać, bo on wracał do mieszkania, już dla niej przygotowuje. Guzik, prawda, on to przygotowuje dla siebie, tak? I czeka na alufelgi. A które przylecą, to już wszystko jedno. Bo to być ta sama samica co od 15 lat, ale przyleci nowa, też umie jajka składać, nie? No to właśnie. I czasami są takie sceny, że jednego dnia przylatuje samiec, tam tydzień później samica. Dzień później druga samica, samice się naparzają, krew się leje, która co samicowi stoi z boku, żeby rykoszetem nie dostać. I czeka. Co się wydarzy, to będzie. Więc tak to jest z miłością bocianów. Bociany osobno odlatują już do Afryki. Jeden leci osobno, drugi osobno. Zimują sobie niezależnie, to nie ma dla nich tak znaczenia. W przypadku żurawie są odwrotnie. Żurawie wędrują w parach. Regularnie wykonują taniec klangor, czyli też śpiew godowy, poza okresem godowym. Czyli nie ma mowy o żadnych hormonach, czyli generalnie wzmacniają więzi między sobą. Tak? Przepraszam, od razu pytania bocian. Czy ten sam samiec wraca do tego samego gniazda, czy nie? Tak, najczęściej tak. Najczęściej tak, aczkolwiek może dochodzić do próby przejęcia gniazda przez kogoś innego. Nie? Te próby się również kończą, aczkolwiek one wracają do tego samego gniazda. Też taka ciekawostka, było fajne badania robione, jak bociany wracają, się zawsze wydawało, że wracają w punkt. Jeden bocian dostał nadajnik satelitarny, miał gniazdo gdzieś w okolicy Olsztyna, czy generalnie gdzieś na Warmii, przyleciał do Polski i na 5 dni pod Słupskiem wylądował. Więc ani wysokość nie ta, ani ten, coś chore, nie? A potem w linii prostej z tego Słupska poleciał do swojego gniazda starego. Jak to robią, nikt nie wie. Może sobie na Google sprawdził, że nie tutaj. Może. W każdym razie tak, posłuchajmy głosu. Głos godowy żurawi, tak zwany klangor. Podobno, ja nie jestem specjalistą od norweskiego języka, ale mam koleżankę z Norwegii, jakiej powiedziałem to słowo klangor, ona mówi, że coś tam po norwesku to brzmi dwudźwięk. Więc fajnie, bo to są dwa dźwięki rzeczywiście wydawane na raz. Się zastanawiam, skąd w polskim języku to się wzięło, klangor, bo określenie klangor funkcjonuje od bardzo, bardzo dawna. W najstarszej książce znajdziemy, że klangor, żurawie, na wiosnę. Nie wiem, skąd się wzięło. Moim zdaniem musiało to przybyć do nas z Wikingami. Z tym, że te słowa dla Słowian zapewne znaczyły co innego niż dla Wikingów, bo dla Wikingów znaczyło, że jest wiosna i należy już płynąć, a dla Słowian, że już płyną. Tak myślę, że to tak mogło być. To jest moja teoria, nie ma żadnego poparcia, ale mogłoby tak być. W każdym razie dwudźwięk, samiec i samica, jedno po drugim wydaje dźwięk. Można to rozpoznać, samiec troszeczkę mocniejszy, samica słabsza. Spróbuję Państwu zwrócić uwagę, kiedy nie jest to łatwe. Jedziemy dalej, bo szkoda czasu. Taka perełka to się zdarza ostatnio regularnie, co roku w maju, jak prowadzę wycieczki do Ptasiego Raju, jak mi się zdarzy, na jeziorze Karaś regularnie obserwuję czapę białą. To nie są takie lęgowe w tym miejscu, aczkolwiek może to być kwestia czasu. To jest gatunek, który wprost wskazuje na to, że coś takiego jak ocieplenie klimatu jest, ma miejsce, dlatego że przesuwa się na północ i stopniowo coraz to więcej tych ptaków. Zawsze jest tak, jak się jakiś gatunek pojawia, że są najpierw ptaki nielęgowe, a potem stopniowo zaczynają się lęgnąć. Lęgi czapy białej w Polsce są coraz częstsze, a jednocześnie obserwacje już rzadkością nie są. Na jeziorze Dróżno pod Elblągiem nawet jednego razu moi znajomi mieli 300 osobników zaraz obserwowanych. To jest bardzo dużo. Kiedyś to się każdy cieszył, jak jedną zobaczyć, to jeszcze za mojego życia, jak ci jedną zobaczyło, to fajnie, a teraz 300 zobaczyć, no zdarza się po prostu. W Ptasim Raju też w maju z reguły ze 2-3 czaple białe się pojawiają. To są osobniki nielęgowe, ale tam sobie żerują i można je sobie z tej pierwszej, tej niższej wieży zobaczyć. Jesienią i zimą troszeczkę jest gorzej z ptakami, dlatego że tam zamarza.
też zbiera się mniej ptaków na migrację. Jeśli chodzi o sam las, czyli wieże widokowe, no tam nic nie pośpiewa specjalnie, jest cisza w lesie. Warto być na wieżę, raczej tą dużą w Ptasim Raju, bo na jeziorze Ptasim Raj jest więcej ptaków zimujących niż na jeziorze Karcz. Więc jest to troszeczkę słabiej, aczkolwiek takie stada ptaków też się potrafią pojawić. To nie jest akurat zdjęcie zrobione w Ptasim Raju. Niemniej gatunek właściwy, bo to jest, bo głównie są tu czernice i czernica jest takim gatunkiem dominującym, zimującym na ptaku jeziora Ptasim Raj. W tej chwili to będzie tak zimą, myślę, że do 1000-1500 osobników. Takie stada kilkutysięczne, to jest niestety przeszłość. Niemniej i tak zimą, jeśli jezioro jest niezamarznięte, warto na pobliżu jezioro sobie pójść, popatrzeć. Koniecznie z lunetą obserwacyjną, bo lunetka będzie ze słabym sprzętem optycznym. Rezerwat Mediałacha utworzony w 1991 roku w ujście przekopu Wisły. Większa część rezerwatu znajduje się po stronie wschodniej, tam jest jezioro Mikoszewskie. Mniejsza po stronie zachodniej, moim zdaniem tam zachodnia. Przecież teraz to się troszeczkę zrównało i się wszystko zmieniło. Zaraz zobaczycie Państwo bardziej aktualne zdjęcie satelitarne. To troszeczkę teraz szanse wyrównały, bo remontowano kierownice takie betonowe tutaj wprowadzające wodę do morza. Celem tego było po prostu, tu się zbierał piach i groził zator lodowy. Tak? Więc trzeba było kierownicę, ten nurt wody prowadzić dalej, to wszystko pogłębić, żeby na głębszym morzu się ten piach osadzał. W ogóle cała ciekawostka jest to, że przekop Wisły stworzono, wybudowano w 1895 roku. Tak? I do tego czasu to nie było tego, nie? W ogóle. Tego nie było. Był równy brzeg morski. To wszystko Wisła sama zbudowała, niesie po prostu ze sobą ogromne ilości piachu, który jak się wyprostowało korytko, jeszcze popetonowało, to sobie ten nurt przyspieszył, więc sobie ten piasek tutaj wyrzuca i ładną taką wodę ten powieść buduje. I teraz tak. Ta wyspa tutaj, po stronie Mikoszewskiej, jest to wyspa zbudowana sztucznie. To było jako zrobione jako kompensacja przyrodnicza za budowę tych betonowych kierownic. Problem w tym, że miało być tak, że ona miała nigdy nie dotknąć lądu. Niestety złączyła się z kierownicami, jest poważny problem, dlatego że drapieżniki nam wchodzą przez kierownice, zwłaszcza lisy. A w zeszłym roku fenomeny. Lęk siemeczki obrożnej został zrabowany przez jeża. Wszystko się nagrało na to typu łapce. Było napisane specjalne pismo w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zezwolenie na odłów jednego jeża wschodniego. Nie wiem, jak oznaczyli, bo po to pułapce by było ciężko. I z prośbą o przewiezienie, możliwość przewiezienia go gdzieś poza. Udało się to, nie wiem, czy został wypuszczony, cały i zdrowy, więc taki przypadek. Oddał się beczki? Nie oddał. Nie. On był złapany później, niestety, siemeczka. Ale jeszcze siemeczki miały czas, więc spoko. Gorzej jest z lisami. Lisy niestety przechodzą, stawia się plastuchy elektryczne, sudarianki kombinowaliśmy. Sprytny wiem, nauczył się skupanie zopływać. Wie, że ma czego szukać. Na szczęście dla nas, tu jest powstało coś takiego, o takie małe, słabo widać. To są focze wyspy, tak to nazywamy. To są wyspy, które się pojawiają, znikają. Rybitwy, które były lędowe tu, przeniosły się tam. I fajnie? Prawie fajnie, bo tam gorzej jak sztorm przyjdzie, ale przynajmniej nie ma drapieżników i to jest pół biedy. Na tych foczach wyspach od razu powiem focze wyspy, dlatego że foczki się tam zbierają. Czyli to jest taki efekt uboczny ochrony rybitwy czubatej w rezerwacie Mediałacha, tylko że foki tam są. Na szczęście rybacy ornitologów się nie czepiają. Jak będziecie Państwo kiedyś szli z lornetką przy ujściu Wisły i się zapytają, czy jesteście od ptaków, czy od fok, mówcie, że od ptaków. Parę osób podobno powiedziało, że od fok, ale nikt ich potem nie widział, więc to tak pół żartem, pół serio. Proszę Państwa, dobrze. Siedliska. No to mamy te piaszczyste wyspy. Jest woda oczywiście i ta woda jest dosyć istotna, dlatego że tu mamy wodę słodkowodną, a tu mamy wodę morską i to jest taki skraj mieszania się wody. Bardzo fajne miejsce. Mamy ryby morskie, mamy ryby słodkowodne, więc bogactwo tam jest ogromne. Ta woda przynosi ze sobą mnóstwo szczątków, materiałów organicznych, które zbiera ze sobą płynąc przez Polskę i deponuje je tutaj i potem może to wszystkie te martwe tkanki roślinne, jakieś tam fragmenty zwierząt wyrzuca tutaj. Na tym rozwija się życie, do tego przychodzi dużo ryb, które żerują na tym życiu. To wszystko ściąga ptaki, które też
chcą tam żerować i właściwie Mega Łacha jest takim miejscem, które jest całorocznie atrakcyjne, jeśli chodzi o cały, tutaj nie mogę powiedzieć, że jest któryś okres gorszy, bo za każdym razem jest tu fajnie, za każdym coś innego. Są jeziora i stawy, to jezioro Mikoszewskie, to z drugiej strony, więc nas dzisiaj nie dotyczy. Jest taki fajny, mały stawek po stronie zachodniej. Tu już nam się tworzy duże jezioro, to widzimy. To jest kwestia czasu, jak to się połączy. Takie jezioro kiedyś było, ale przyszedł sztorm i wyrównał, go nie ma, a teraz znowu się powoli tworzy, więc będziemy też mieli duże swoje jezioro. Nie będzie głębokie raczej, ale tworzy się. Natomiast to jest fajne jeziorko z żeremiem dobrowym, od dłuższego czasu trwałe, też fajne dla takich ptaków tam można zobaczyć. Dwa punkty widokowe. Nad jeziorkiem taki fajnie, nielegalnie zbudowany, ale zalegalizował się poprzez czas. Zasiedzenie. To nasi koledzy zbudowali i teraz jak patrzą, padło pytanie do gości, to mamy co rozbierać, czy nie? No nie, 5 lat minęło, to samochód to już nie jest. Nie? Nawet ktoś poprawił schodki ostatnio, więc... Fajnie, no jest taki mały punkt widokowy właśnie na tym stawkiem, na tym jeziorku i duży punkt widokowy tutaj, stalowo-betonowa wieża. Dlaczego stalowo-betonowa? Dlatego, że pierwsza była zbudowana, to się chyba nazywa ondulina wałowo, to jest jakieś tam drewno pochodne, coś tam. Trudnopalny materiał, natomiast dwa dni przed otwarciem została spalona. I to w dosyć sprytny sposób, dlatego że to się ciężko pali, ale to jest kwestia ile się na to łatwo palnie, czy wyleje. Temperatura robi swoje. Tak spalona, że nie zostało mi nic śladu. A była bardzo ładna wieża. Więc to po prostu... Inaczej, nie będziemy gdybać kto, bo to nie jest miejsce. Natomiast kolejna wieża, która została postawiona, jest praktycznie niezniszczalna. Co więcej, jeśli ktoś będzie próbował, to tam są takie czujniki, które będą miały odpowiednie osoby i ochronę. Że coś się tam dzieje, bo to już nie tak prosto to zniszczyć. W każdym razie jest ten punkt widokowy, bardzo fajnie z niego widać. Nie trzeba wchodzić na plażę, żeby sobie takie zobaczyć. Warto mieć ze sobą lunetę. To jest podstawa. Lornetka to jest za mało, żeby obserwować ptaki z dużej odległości. Luneta to jest podstawa. Jest ścieżka dydaktyczna wyteczona. Ona różnie wygląda. Ona kiedyś była bardzo fajna, bo była naprawdę zrobiona, program Lotus to sponsorował, było kupę klasy, fajne liny były robione. To wszystko było regularnie niszczone. Na zasadzie takiej, że lina była super, to wszystko przycinana, niszczona. W tej chwili zostały tylko słupki. Też nie wszędzie, bo z brzegu tutaj zniszczyli, zrobili kierownicę i jakoś potem się nie poczuwali, że to oni. Stwierdzili, że to masztownie, tak, a nie oni. I tak jakoś tam nie robiono tego. W każdym razie są takie słupki, które prowadzą przez rezerwat w sposób legalny. Można przejść, jest to zaakceptowane przez dość, czyli możemy przez ten rezerwat przejść, sobie pooglądać go, nie zagrażając tego. Niebezpieczeństwo. Proszę Państwa, to jest kierownica. To są skrajnie nieodpowiedzialni ludzie, to są dorośli ludzie. Bo jeszcze jak dorosły idzie, to pan 6. Dzieci. To się ale łączenie dzieci, to jest w sumie przeważ. Proszę Państwa, kierownica jest pułapką na człowieka, bo ona wygląda fajnie. Widzimy, że tu jest skos taki, nie? I tu jest takie miejsce, ja to miejsce zaznaczam specjalnie. Proszę Państwa, to jest styk betonu z wodą. Tam sobie siedzi glon i sinica, które są tak śliskie, że nawet olej rozlany na asfalcie nie jest tak śliski. Łatwo sobie podejść do tego, tak, tutaj, poślizgnąć się, paść do wody, a potem już nie wyjść. Pierwsze kierownice nie miały żadnych zabezpieczeń, mimo naszych próśb, bo tej grupy badaczy Kraków Bulling, wyłączyliśmy te kierownice, mówiliśmy, że to jest niebezpieczne. Trzeba było poczekać, aż się dwie osoby utopią, dopiero wtedy coś zaczęto z tym robić. To jest straszne, to mnie przeraża. Mimo, że zgłaszane było to przecież, to jest niebezpieczne, to zagraża życiu, tak? Tu już nie chodziło, nikt nie myślał o ptakach. Pan 6 ptaki, tutaj ludzie się bali, że... Ja po tym widzę, jak ludzie rowerem jeżdżą. Proszę Państwa, to jest od strony wschodniej akurat zrobione zdjęcie. Rezerwat jest pilnowany w okresie lęgowym. Są osoby informowane, że nie wolno wchodzić. I dwa lata temu osoby pilnujące z grupy Kulingu wyciągnęły 24 osoby z wody, które wpadły. Jedna koleżanka do mnie dzwoni, słuchaj, nie uwierzysz, bo pilnuje rezerwat. Przyszła do mnie kobieta, mówi, że nie wolno wchodzić. Ona mówi, że fajną robotę robimy, a 15 minut później ją wyciągamy z wody. No, nie uwierzysz. O dziwo, no, na szczęście całe, tutaj było dosyć płytko. Z naszej strony jest 6 metrów głębokości. Tu jest dużo niebezpiecznie z tej strony. I to co roku może być inaczej, dlatego że prąd rzeki jest w stanie sobie podmyć ten piasek i sobie tam robi jak chce. Tak? Nie wiemy nigdy, gdzie jest głęboko. W każdym razie jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Są zakazy. Teraz są już nawet łańcuchy zrobione, żeby można potem
albo wychodzi do naszego. Zakazy są strasznie ignorowane. Jeśli będziecie, kiedykolwiek Państwo prowadzi wycieczkę, nie prowadźcie ich tamtędy. Nie prowadźcie ich tamtędy. Ja znam też przypadek, gdzie kolega prowadził wycieczkę. Z tamtej strony jeden popaczek leciał do wody. Płytko było, było potąd, ale nie da się wyjść poślizgą. Oczywiście pół wycieczki poszło mu pomóc, tak? Z 40 osób 20 w wodzie. To jest, unikamy jak ognia. To jest strasznie niebezpieczne miejsce. Nawet nie ma co ignorować, te znaki naprawdę są nie bez powodu. Jak dla mnie, wszystko powinno być zamknięte pod płotem, a nie jest. Jest tam zakaz postawiony od naszej strony, ale zakaz dotyczy tylko grobli betonowej. Z boku po piasku można przejść, tak? Na ścieżkę elektryczną, spokojnie. Proszę Państwa, w okresie lęgowym trzy gatunki rybitw. Rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, rzeczna jest najliczniejszą rybitwą w Polsce, też gatunek, którego liczebność stale spada. Rybitwa białoczelna, myślę, że tak daje 50 lat. No teraz to już muszę mówić, że to 50 lat, to mówiłem jakiś czas temu, teraz 45 lat jeden. I wyginie w Polsce. I rybitwa czubata, najważniejszy ptak rezerwatu, najważniejszy ptak Wyspy Sobieszewskiej, dlatego szybko lęgnie się tylko tu, nigdzie indziej w Polsce nie ma. I to też nie jest tak, że one tu się lęgnie od zawsze. One wróciły do rezerwatu Mediałacha w roku 2007 po 16 latach przerwy. Po 16 latach przerwy. Przerwa była spowodowana zmianami siedliskowymi i presją turystyczną. Te ptaki są strasznie wrażliwe na etapie składania jaj, na przepłaszanie. I to jest logiczne. Każdy z nas na pewno kiedyś się bawił chowanego i wiemy dobrze, że jeśli nasza kryjówka zostanie zdewastowana chociaż raz, no to potem ten szukający regularnie będzie do tej kryjówki zaglądał, czy tam nie jesteśmy. Tak samo działa każdy drapieżnik i rybitwo o tym wiedzą. Jeśli człowiek przejdzie tylko obok gniazda, tak, gdzie są złożone jaja, tych jaj ciężko widać, bo one się świetnie maskują na piasku, tak, możemy ich nawet nie zauważyć. Przejdzie obok, ptaki się spłoszą, dla nich jest to sygnał. Drapieżnik był, zlokalizował, mamy czas, zmienimy miejsce. Mniej ryzykuje. I to tak działa, to tak działa. Więc bardzo wrażliwy gatunek najczęściej jest składanie jaj, dlatego wtedy tam absolutnie nikt nie chodzi. Nawet ci, co z kuli na co mają zezwolenie, nikt nie chodzi wtedy do woli. Dopiero jak są pisklęta, wtedy są takie obrączkowane i to też jest robione na zasadzie takiej, jest akcja, która trwa do 20 minut, ciach, szybko się wszyscy zabijają. Masa ludzi obrączkuje ptaki, takie są wypuszczane. I jest przerwa, jest spokój. Posłuchamy sobie głosu. Mało czasu, więc on rodzicach wszystkich nie będę mówił. To jest głos rodzicy wecznej. A czubata brzmi charakterystycznie, bardzo inaczej zupełnie. Proszę Państwa, i to jest głos, który się zawsze słyszy, jak się przychodzi już od maja do Mediałachy, tam słychać, to jest charakterystyczne, tylko to miejsce głos. Czy czubata jest na ptasim raju, czy tylko na Mediałachy? Na Mediałachy, na Mediałachy. Na ptasim raju mogą zalatywać czasami ptaki żerujące, bo one sobie żeruje w morzu, one sobie polują na naszą. Proszę Państwa, zobaczmy, o, ptaki z... proszę bardzo. Nie wiem, z 4 lata temu to ujęcie zrobiłem z Kolonii. To zdjęcia z Polski, znaczy, nasze tak. Zrobiliśmy czubatę w Kolonii. Bardzo ciekawe różne zachowania tutaj socjalne, naprawdę nikt nie wie, co one robią. Po co są te tańce, po co one sobie komunikują. Niesamowite jest to, że w takim stadzie dorosły zawsze odnajduje swoje pisklęta w głosie. Tak zawsze trafi, nigdy się nie pomyli. Tutaj też widać, co one jedzą. Tutaj próbuje jakiegoś to biasza, prawdopodobnie to jest główny pokarm właśnie rybitwy czubatej, tym karmem. Sieweczka obroże, druga perełka Wyspy Sobieszewskiej. Tak, numer dwa, dlatego że nie tylko tu występuje, ale jest to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce dla polskiej populacji gwiazdującej na wybrzeżu ptaków. Wiem, że będzie wykład poświęcony jeszcze zupełnie ochronie sieweczki, bo jest świetny projekt mówiony, więc w ogóle nie będę wchodził na ten temat. Natomiast powiem tak, mniej więcej od 35 do 50 par sieweczek obrożnych jest na polskim wybrzeżu, z czego prawie 20 na Wyspie Sobieszewskiej. To jest bardzo dużo. Ptasi raj na mierzeniu Mesyńskiej, jak zaczynaliśmy się tym interesować tematem, były 3 pary, po roku 2 pary, teraz została 1 i prawdopodobnie niedługo zniknie, mimo że nie wolno tam wchodzić, ludzie wchodzą, przepłaszanie powoduje to, że jest problem. Gniazdo, tak się prezentuje, tego z odległości, jak ktoś ma okulary przeciwsłoneczne, to nie ma szans zobaczyć. To się świetnie maskuje. To ornitolog znajduje gniazdo jak wieczór, szuka i wie mniej więcej gdzie.
Zwykły śmiertelnik zadeptuje najczęściej i lipa. Teraz tak, cieleczka obrożna nie gniazduje kolonijnie. Kolonijnie gniazdowały rybitwy, to daje im przewagę, żeby się bronić przed drapieżnikiem. Tak leci bielik, one mu spuszczą łomot i on musza mieleć. Tak, natomiast ona stosuje inną strategię. Ma swój teren i się świetnie maskuje, a do tego ma patent na drapieżniki. Zwłaszcza na drapieżniki szworoneczne, bo one są najmniejszym problemem dla cieleczki. Ona stosuje odwodzenie od gniazda. Proszę Państwa, ona podlatuje do drapieżnika, ten list się zbliża na przykład. Zaczyna udawać, że jest ciężko ranna i zaczyna uciekać. Obniczy skrzydła. Na lisa jest to informacja, darmowy posiłek, dany, tak to się go bierze. I go goni. Jak go ciągnie na tam kilkaset metrów od gniazda, prostuje skrzydełko, startuje, odlatuje, spada jak wejeżdża. Tak? I on już do gniazda nie trafi. Gniazdo nie ma zapachu praktycznie. To nie znać. Więc tak to działa. Problem jest wtedy, kiedy sieweczka musi swoją grę aktorską setki razy dziennie robić, żeby odwabiać, odciągać od gniazda ludzi. Ludzie nie zawsze na to zwracają uwagę, a czasami zwracają, czasami jest dobry człowiek, chce jej pomóc, więc ją goni, chce udawać do azylu. Widziałem kilka razy, nigdy nie udało mi się sfilmować, zawsze nie mam materiału na to, ale efekt jest zawsze ten sam. Tak? Proszę Państwa, każdy się na to nabiera, proszę Państwa. Damy sobie to troszeczkę do przodu. Tu jest ptak na gnieździe, widać go? O, to jest niepełny lęk, są trzy jajka, normalnie składa cztery. A teraz udajemy, że jestem ciężko chora. Biało dosyć, więc kamera mi latała, przepraszam. A tutaj pana chciała odstraszyć? Tak, ale ona się skumała, kurczę ornitolog, chyba coś nie działa. O, tak, 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 za to poszedłem kawałek. Dałem się odciągnąć, tam biegnie druga, która jest w pełni zdrowa, ta nawet ciach, ciach. Odpowiednio daleko jesteśmy, odpowiednio ciach, na razie, proszę bardzo. I teraz tak, jeśli tak robi to 100 razy dziennie, a mniej więcej tyle osób wchodzi na wieżę jelesyńską od kwietnia, po połowie kwietnia, kiedy to jest liczone, dziennie 100 osób wchodzi na wieżę jelesyńską, tam nie wolno, mimo zakazu, średnio, 100 osób dziennie. No to jak to taki? Problem jest taki, że ona jak udaje tyle razy dziennie, w nocy nie ma siły, jak przychodzi prawdziwy lis, ona nie ma siły go odciągnąć, ona rezygnuje. Ona już ma dość. Co zmęczono? Znaczy się te same kończy. Późne lato, jesień. To są mlewy małe. To są takie, które nie przylatują na karmienie chlebem, natomiast tysiące mlew małych zatrzymują się w mojej wasze, to zajęcie miejsce, gdzie można je oglądać. One sobie to zatrzymują, wypoczywają, żerują nie tylko mlewy małe, ale też taki siewkowy i to wiele gatunków. Tutaj ja akurat mam biegusy zmienne, tak? To już było mówione o biegusie zmiennym. To jest tak, który najliczniej się zatrzymuje w mojej wasze. Bardzo ważne miejsce przystankowe. Właściwie zawsze coś fajnego można zobaczyć. Tu mamy mlewę małą, ale są rybitwy wielkodziobne. No przeróżne tak się potrafią zatrzymać. Na koniec pokażę Państwu takie już perełki znane z wyższych. Zima. Zima też jest świetnym okresem na taki. Mamy kaczki morskie, które żyją daleko na północy. Uciekają przez nocą polarną, przed ostrym mrozem minus 60. Na cieplutki Bałtyk zimą, tak, przy minus 20, to naprawdę ciepłe kraje dla tych ptaków. I sobie tutaj się zbierają tysiące ptaków. Są czasami lata, gdzie na Wiśle jest mało ptaków, są lata, gdzie na przykład ten rok był taki, gdzie były tysiące kaczek na Wiśle, tutaj w okolicach przeprawy promowej. Tu mamy głównie akurat na zdjęciu są czerwice, ale też jakieś pojedyncze gongowy. Natomiast takim ptakiem sztandarowym zimy jest lodówka. To jest prawdziwa lodówka. Proszę Państwa, ja sprawdziłem ostatnio. W 1882. Ptaki krajowe Taczanowskiego. Pierwsza książka po polsku dotycząca ptaków. Ten ptak się nazywa lodówka. W tamtych czasach lodówką była szafa albo pomieszczenie, do którego wkładało lód. To, co stoi w domu, fachowo się powinno mówić, że to są chłodziarka albo chłodziarko-zamrażarka. Pierwsze chłodziarki i chłodziarko-zamrażarki elektryczne pojawiły się w gospodarstwach domowych około roku 1913. Ten tak ma pierwszeństwo do nazwy soli. Taka jest prawda. A lodówek, takich jakie były prawdziwe lodówki kiedyś używane, to już dawno nikt nie używa. Więc tutaj się nie ma co śmiać, pierwszeństwo do nazwy ten ptaszek ma. Samiec, samica, z reguły samców jest więcej niż samic. U nas tak jest. To dlatego, że po pierwsze samce się wcześniej zabijają na południe, samice się bardziej tam muszą wodymi opiekować. Poza tym samice ponoszą większe straty, wysiadując młode niż samce, bo one muszą wysiedzieć to na gnieździe. Przychodzi misiu polarny, przychodzi lis polarny i tam robi z niej porządek, a samce to takiego problemu nie mają, bo
swoich jajek nie wysiaduje, po prostu ze sobą je noszą. Dobrze, proszę Państwa, charakterystyczny głos. Odżywiają się głównie małżami, ale też małymi rybami, czasami też różnymi skorupiakami z Temorskiego. Spora część muszelek, które leżą na plaży, to jest ich dzieło. Tak, one sobie odbierają, zjadają środek, wyrzucają resztę. Nie tylko ich, bo też jeszcze są takie kaszki jak uchle, jak makaszki. Niestety na nie czasu nie ma, to wybór zrobiłem tylko takich największych. To zobaczymy, jak sobie o pływa. Bardzo ciekawa rzecz, jest to gatunek, który jest indykatorem, czyli wskaźnikiem zanieczyszczenia substancjami ropy pochodnej. Lodówki zdrowe nie wychodzą na brzeg. Wychodzą na brzeg dopiero wtedy, kiedy się zaoliwią. Jak się zaoliwią, stoją im się pióra, przestaje działać warstwa izolacyjna-izolująca je od wody. Bo takie, jak wpływają w wodzie, to ich skóra wody nie dotyka. Pióra je izolują, to powiem. Jak się pióra skleją, woda zaczyna dochodzić do gołego ciała, zaczyna być zimno, więc trzeba to naprawić. Takie wychodzą na brzeg, zaczynają to zczesywać, zlizywać. I wtedy umierają na skutek zatrucia substancjami ropopochodnymi. Największa ironia jest taka, to usłyszałem od osób, które w Danii się zajmują właśnie ratowaniem ptaków, że Państwa, jak będzie cała utatowana lodówka w oleju, cała czarna, to takiego ptaka łatwiej jest uratować niż takiego, który będzie miał taką małą plankę. Czemu? Dlatego, że ten z małą planką nie da się złapać. A ten wytatowany cały to się tego złapać. Bierze się ciepłą wodę, Ludwik albo inny do mycia naczyń, taka się myje. Po tygodniu sobie na odpuści pióra, no bo jest jak nowy. Ale tego się nie da. No to tak warto też wiedzieć. Wisła w Czechosłonach mamy Śmiała, Wisła Martwa, Wisła, Wisła Przekop. Tu też są fajne miejsca, gdzie można tak oglądać. Znalazłem sobie kilka punktów, które lubię. Poza rezerwatami, które lubię jeździć na ptaki. To jest lasa na grobli. Na grobli w tej chwili nie wolno chodzić. Wersja oficjalna. Tak? Nie wolno. Ja żadnej wycieczki nigdy nie prowadzę, wycieczki zawsze prowadzę oficjalnie, nie wolno chodzić na grobę, ale do nosady grobli można podejść. I to jest fajne miejsce, gdzie można takie obserwować. Okolice mostu sobie jeszcze. Bardzo fajne miejsce zimą, między innymi do obserwowania bielasków, zaraz sobie zobaczymy. Przeprawa promowa. Świetne miejsce, gdzie można sobie przyjechać, prom nie chodzi, stawiamy sobie zimą lunetę i sobie czekamy. Nie musimy martwić, kaczki płyną z prądem. One same przepływają przed obiektywem, sobie możemy je wszystkie przeglądać, jak nam się podoba. Bardzo fajne miejsce, tutaj okolice Śluz, Przegalinie, też można sobie zostawić samochód, wysiąść. Jest taki fajny port lodołamaczy, tam jest zawsze dużo ptaków, tam też można sobie podejść na Wisłę. Bardzo fajne miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, poobserwować ptaki, czyli zrobić sobie taki bedwatching, że tak powiem, stacjonarny. Co można zobaczyć? Bielaczki. Bielaczki to jest tracz, który u nas w Polsce nie gniazduje, nigdy nie było lęku. Przylatuje do nas tylko na zimę, bardzo ładna kaszka, wcale nie jest częsty. A tutaj właśnie można go zobaczyć. Jedno z najlepszych miejsc to jest właśnie nasada grobi, na Siemraju, most sobie szewie, przeprawa promowa. Tak, to są fajne miejsca, gdzie można bielaczka zobaczyć. Najbliżej tu. Dalej to Kłótnica w tym w Zatoce Puskiej. Tam zawsze bielaczki są. A pod Gdyni jeszcze, bo pod Gdyni też to jest jachtowy. Bo tam w jachtowym zawsze dwa, trzy bielaczki siedzą. Dalej. Nurowięcie. Też jest bardzo istotna kaczka dla Wisły. W każdej jej osłonie. Tracze są kaczki wybitnie rybożerne. Tak. Zakrzywione, długi dziób, on ma ząbki takie w środku, że jak rybkę złapie, to tam się już nie wyśliźnie. Nurki to nie głęboko, bo tylko do 5 metrów zaledwie, więc jakiś tam super nurkiem nie jest. I zakłada gniazda w dziuplach. Ponieważ dziupli na Wyspie Zobyszewskiej mamy mało, wieszamy coś takiego. Takie widzieliście Państwo gdzieś nie wiszą takie wielkie buty. Teraz z panią leśniczyną Kasią tutaj w ujściu Wisły stopniowo wymieniamy na nowe. Teraz się pojawią takie nowe, będą wieszone z taką blachą tutaj z przodu, zabezpieczającą przed kuną, żeby kuna nie wchodziła i nie... Tutaj zabezpieczenie poniżej, takie kolce, to kunie utrudnia wejście, ona się zniechęca. To jakby chciała bardzo, to by minęła, ale najczęściej się zniechęca. Rzeczywiście po zawieszeniu tych kolców ślady bytowania kun w budkach zniknęły. Nie lubi ostrego i tyle.
Są typowymi zagniazdownikami, więc pisklęta po wybluciu, po 24 godzinach, jak wesło, wyskakują z budki na glebę. Czasami my mamy budki tak na 9 metrach, a potrafią z 20 metrów skakać, w Gdańsku na przykład, albo w Olsztynie, tak na 23 metrach na zamku były i na dół skakały. Nic im się nie dzieje. Największy był na świecie ptaków, tak? Skacze na bandzie i na nie potrzebne. Gdyby dorosła ta samica skoczyła, spadałby na ten ruch, no to by nie było co zbierać. Ale pisklęta są tak elastyczne, tak miękkie, do tego jeszcze łapkami sobie spowalniają to opadanie, że błonami padnymi, że nic im się nie dzieje. Więc wyskakują z gniazda i matka prowadzi je do wody. I z reguły w Puściu Wisły i w ogóle na Wiśle zawsze kilka małych matek wodzących młode co roku są. To jest fajny ptak. To jest fajny ptak, tego w naszym raju na przykład nie ma. Jest w Mikoszewskim, jest na Wiławie Mikoszewskim, udało się odpisać już w Mikoszewskim. Natomiast kilka stanowisk trudnych do wykrycia, najlepiej wędkowanie. Wędkowanie jest najlepsza metoda wykrywania bączków. Jak człowiek jedzie na dobę na ryby, to wtedy na pewno bączki wykryje. Niezależnie czy ryby na łapie, czy nie. Bączki się wykrywa, bo są aktywne tylko wtedy, kiedy im się podoba. I nigdy nie wiemy, kiedy to przypadnie. Więc może być o 4 nad ranem. Odróżnienie od bąka to jest najmniejsza nasza czapa, z tej wielkości. Bąka słychać z 5 km, bączka słychać ze 200 metrów, 300, no 300 to już ciężko. Jego głos przypomina szczekanie psa. Maleńka czapla, bardzo trudno wykrywana, tutaj parę osób nie wierzyło, że są, ale są. Wyszło nawet do stacji ornitologicznej, ale ktoś przywiózł kiedyś. Widaka młodego, który tam wpadł do wody i nie mógł wejść. Bączek, najmniejsza czapla w Polsce. Błotniaki stawowe. U góry samiec, na dole samica. Ptak szponiasty związany z trzcinowiskiem. W szumarach trzcinowych zakłada gniazdo na ziemi. Kilka par na Martwej Wiśle lęgowych. Dwie pary co najmniej w rezerwacie we Białachach, tam po stronie Mikoszewskiej. Czasami ptasie kraju się wyniósł ze względu na to, że tam są dziki i one nie lubią się. Dziki lubią jajka, więc błotniaki nie lubią dzików, więc taka jest kolejność. Charakterystyczny ptak drapieżny. Lata nad trzcinami, wysoko to fałdy, uniesione skrzydła, szykuje nad trzcinami tylko on, także będzie tak latał. Dół nad Wisłą, właściwie czy martwą, czy śmiało, regularnie można zobaczyć. Lasy Wyspy Sobieszewskiej, już tak staram się przyspieszać, już przyciągnąłem. Lasy Wyspy Sobieszewskiej to jest ból nadmorski świeży najczęściej, jeśli chodzi o ten las. Ptak charakterystyczne są dwa gatunki. Świstunka leśna. Bardzo charakterystyczny śpiew, nie do pomylenia. I drugi gatunek to jest ziemia. Zięba. Drugi najliczniejszy gatunek ptaka w Polsce. Około 9 do 10 milionów par. Warto go znać. No bo wróbla zna każdy, a wróbla ma trzecie miejsce dopiero, tak? Więc zięba jest na drugim miejscu. Głos nie do pomylenia żadnym innym. Jak widzicie Państwo na zewnątrz, na pewno słychać ziemię nawet teraz. Bo przyleciały. Zdanie słychać, to jest kowalik, to jest inny ptak, nie będę omawiany dzisiaj. Proszę Państwa, drugi głos za chwilę. Dlaczego zięba? Dlatego, że ten ptak doskonale wyczuwa zmiany ciśnienia atmosferycznego, zwłaszcza spadek, czyli wtedy, kiedy idzie pogorszenie pogody. I charakterystycznym śpiewem to oznajmia. Ten śpiew z angielskiego raincall, czyli głos deszczowy. Rosjanie tłumaczyli, że ona śpiewa dosz, 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 czyli deszcz, 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 deszcz. A w Polsce tłumaczy się, że ona śpiewa ziom, 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 ziom. Dlatego ziemno. Jak to brzmi? A tak. Jeśli coś takiego słychać wreszcie, proszę Państwa, będzie padać nad bankę. Nad bank. Albo przynajmniej przyjdzie ochłodzenie i będzie paskudnie. Kiedyś prowadziłem wycieczkę do ptasiego raju i mówię, a proszę Państwa, ziemny dają na ziom, będzie padać. A jakiś pan podszedł do mnie, wie pan co, sprawdzałem pogodę tutaj na pół godzince, w którą będzie 20 stopni, 30 stopni prawie, co pan mówi, nie? Jak w nocy przyszła burza, a pan facet przyszedł, nie przeprosił. Pan te ziemi przeprosi, nie?
One wiedziały. To się przydaje, taka wiedza tak naprawdę, jak się idzie na spacer do lasu, nie trzeba ze sobą smartfona, przecież mój smartfon śpiewa sobie normalnie na drzewie. Tak, taka przydatna informacja. To jest Ols, który też jest na Wyspie Sobieszewskiej. W pobliżu Ptasiego Raju, już poza rezerwatem. I w paru miejscach na Wyspie Sobieszewskiej, w tym lesie, znajdują się Olsy. Olsy są takie miejsca, gdzie jest podmokły teren, gdzie woda podchodzi gruntowa. Łęki to jest tam, gdzie woda się bierze ogólnie, bo jakby to przełożyć na botaniczne, to botanik by tutaj pewnie zgromił, to się jeszcze roślinkami różni, ale to ja się nie znam. Pewnie będzie można popytać na późniejszych jakichś tam wykładach. Natomiast generalnie dla mnie najprostsza różnica jest taka, Łęki są tam, gdzie jest rzeka i woda wylewa od rzeki, a Olsy są tam, gdzie woda podchodzi od gruntu. Dla mnie najprostsza metoda podróżnienia. Oczywiście olcha czarna, główny gatunek rosnący, tutaj jakieś fajne paprotki. Bardzo fajne miejsce, bardzo bogate jeśli chodzi o ptaki, dlatego że jest wilgotne, jak jest woda, no to zawsze jest bogactwo. Dzięcioł czarny, największy w polskiej dzięcioł, to jest ptak tej wielkości, największe dziuple wykuwające, bardzo ważne, bo z tej dziupli korzystają osoby niektórych gatunków. Głos, proszę bardzo. Charakterystyczny, prawda? No. Pokomplikujmy. Proszę Państwa, kolejny gatunek, który w Polsce występuje, jasą. Ale ten sam, gołębie, które bierze małego kota, jak znajdzie. To się zdarza, ale w lesie to na sójki poluje. Jastrząb też w Olsach występuje, bardzo lubi gniazda zakładać, dlatego że tam ludzie nie wchodzą, tam go nie prześladują. Tam bardzo lubi. I głos jastrzębia. No trochę podobny do tego jastrzębia czarnego, niektórzy mylą. Pokazuje, że niektóre głosy w tym nie jest takie proste. A i proszę Państwa, filmik, który zrobiłem kilka lat temu, bardzo słabą kamerą, ale jak będziecie szli na wycieczkę do Ptasiego Raju, grupę trzeba przygotować. A jak się zapomnie grupie powiedzieć, to trzeba samemu się przygotować. Tam są komary gatunku Sobieszewski. Ja twierdzę, że to jest endemit. Nigdzie, ja na tylu bagnach byłem, no przeróżnych miejscach, nigdzie nie ma tak wrednych komarów jak tu. Nie, widać? Widać. Pół minuty ryzykowałem, żeby zrobić ten film. Życiem. To? Proszę Państwa, to było... Ja byłem jak owem opryskany. Widać, nie pomogło. I to była fajna scena, bo ja sobie po tym lesie łaziłem, grubo ubrany, ciepło było strasznie, ale byłem grubo ubrany. A z nadmorza to ludzie biegli tam przez tą drogę, tam przełożyli. Biegiem. Sprintem, a za nimi chmura. To się zawsze solniczy, bardzo przypominający żuławski, bo jest już tak płasko właściwie. Proszę Państwa, skeleton bazolniczy to są takie, które warto znać. Skowane kolony warto znać. Najliczniejszy gatunek ptaka w Polsce, 11 milionów par. Śpiewa, tak? Nie do pomylenia jak się z niczym innym, ale warto wiedzieć. Zawsze jak się idzie na wycieczkę, na pola, gwarant, że możemy zabłysnąć, tak? Powiedzieć, w Polsce chroniony, Francuzi to jedzą i nawalają do tego ze śrutu. W Polsce jest to chronione, ciągle najliczniejszy gatunek i całkiem fajnie. To zięba na drugim miejscu jest, tak? Zięba na drugim, na trzecim wróbel. Wróbel nie będzie omawiany, bo siedliska ludzkie pominowe. Były wcześniej, ale pan Gaskin nie powiedział o tym. Ale teraz już te skowronki słychać? Od lutego końca. Teraz to jest w ogóle najlepiej. Proszę Państwa, barza. Gatunek, który nie jest tak do końca gatunkiem naturalnym, ale w Polsce, ja tak patrzyłem, chyba gdzieś w XVI wieku został wprowadzany. W Europie Południowej dużo, dużo wcześniej. W wielu miejscach cały czas jest puszczany przez myśliwych i tam jastrząb tępi, natomiast my jastrzębi mamy mało, więc mamy populację, która sama się utrzymuje. Czyli same się rozmnażają i mają się dobrze. Głos barżanta.
czasami po tym jeszcze słychać, co słyszymy z tego nagrania? Że będzie padać. Bo ziemia wyrywa, tak? Po takim zabijaniu on jeszcze często uderza skrzydłami i to też czasami słychać. Na tym nagraniu jest to słabo, słabo. Dobrze. Dalej. Dziwonia, jeden z najładniejszych ptaków w Polsce, taki kolorowy, czerwony. Jeśli jest taki czerwony, to znaczy, że to jest samiec, który ma co najmniej 3 kalendarzowego życia, bo w 2 roku życia jeszcze takich kolorów nie ma. To jest jeden z niewielu gatunków ptaków, który zamiast latać, tak jak Pan Bóg przykazał, do Afryki na południe, leci na wschód i leci sobie od Teheranu przez Indię aż do nawet Tajlandii. Tam sobie zimuje. Więc przylatuje do nas późno, dziwonie, najszybciej po 15 maja w naszych tutaj regionach. I na początku lipca po wyczuleniu już odlatuje. Dziwonia, nie wiem czemu taki ten śpiew ma w każdym razie, taką nazwę ma w każdym razie, ten śpiew Anglicy tłumaczą, że ona śpiewa Nice to meet you. Posłuchajmy. Kolejny gatunek bez rolniczego głosu nie ma, bo to jest taki niespecyficzny, nic tam szczególnego. Gąsiorek, dzierżba, to akurat samiec. Gatunek, który odlatuje do południowej Afryki, więc daleko dystansowy migrant. Też dosyć późno przylatuje, na początku maja się pierwsze pojawią. Wszystkie dzierżby, w tym gąsiorki, które są najliczniejszymi dzierżbami, bardzo lubią krzaki, gdzie są kolce. I mają taki zwyczaj, że jak jest nadmiar pożywienia, to one i tak polują i to, co mają na miarze złapane, na kolce sobie nabijają, robią sobie spiżarnię. Kiedyś taką słyszałem fajną historię. Jedna pani postanowiła, miała takie krzaki taniny, wyciąć je w ogródku, zrobić sobie porządek. Tak wycięła je, a że nie lubiła sąsiadów innych i gości obcych, to miała dunt kolczasty na swoim jeszcze płotek powieszony. A że wycięła gąsiorkowi wszystkie krzaki, skorzystał z dunt kolczastego i pani po tygodniu mniej więcej dzwoni na policję, że są sataniści, bo ma żaby ponabijane na płocie i że sataniści ją prześladują. Taka sytuacja, proszę bardzo, biedny gąsior. Musiał sobie jakoś radzić, tak? Więc dzierżba gąsiorek. Myszołów. Tego ptaka też trzeba znać. Najliczniejszy ptak drapieżnik w Polsce, proszę Państwa, to on siedzi przy słupkach na autostradzie, wiecie. To on siedzi przy drogach na żuławach, w ogóle przy większości dróg siedzą myszołowy. Czemu? Bo myszołowy to lenie. One czekają, aż samochód coś przejedzie i wtedy sobie to zbierają, jak to jest przejechane. One czekają, jak na drogę coś wyskoczy, bo droga jest takim fajnym pasem czystej, osłoniętej przestrzeni, gdzie on myszce nie daje szans. Więc to jest myszołów. Głos myszołowa. Proszę Państwa, dokładnie tak samo potrafi głosuje na naśladować. Ja już się nie nabieram, ale zajęło mi to kilka lat, żeby się nauczyć. No jak z gęstych krzaków to na pewno nie myszą. On tak najczęściej odzywa, bo wysoko na drzewie albo leci. Natomiast gdzieś w dziwnych drzewach takich, to raczej będzie sobie tak udał. Świetnie było. Zdarzają się perełki. To jest myszołów. Na tym zdjęciu tego nie widać. Myszołów zwyczajny ma tą część nogi, tą, która tam jest powyżej pazuruda, tak zwany skok, ma nieopierzony. A jego kuzyn, myszołów włochaty, ma pióra do samych nóżek. To się u nas nie gnieździ, natomiast przylatuje do nas na zimę i można te ptaki spotkać. Także na Wyspie Sobieszewskiej, właśnie w tej części krajobrazu rolniczego. Bardzo fajny gatunek. Też czasami siedzą przy drogach, chociaż on woli aktywnie polować. Albo sobie siedzi gdzieś na czatowni, gdzieś i patrzy się na pole, albo sobie przelatuje. Łatwo go rozpoznać po tym, że widać, że jego ogon w części jest biały. Jest czarny pas na końcu, tylko a reszta ogona jest biała. To jest charakterystyczne tylko dla myszołowa, tak łatwo go rozpoznać. Nasze myszołowy są złośliwe, bo ten jest akurat brązowy, ale mógł być prawie czarny, mógł być prawie biały. Mają straszny mix kolorów, więc nie jest to idealne, a te wyglądają tak jak tak właśnie. Plaża. Na plaży trzeba znać bliżkę siwą. Nie mogę znaleźć zdjęcia nigdzie wchodzącej po plaży, bo to jest tak częsty ptak, że częstym taką się nie robi zdjęć, zawsze się robi to, bo na tym łapie. Potrzebuje jakiegoś pospolitego ptaka, nie ma. Bliżka siwa bardzo chętnie zbiera sobie, poluje sobie na owady na plaży i to jest ptak, którego na plaży wzdłuż całej Wyspy Sobieszewskiej wszędzie spotkamy. Chodzi i tak gibi ogonkiem, tak, charakterystycznie, podbiega sobie. Tych liszek jest tam cała masa i ten ptaszek, tego ptaszka też powinno się znać. Uważam, że to jest taki jeden z ludzi, że powinien być znany. Proszę Państwa, na koniec, prawie koniec. Perełki, lewa obrożna.
20 któreś stwierdzenie w Polsce, rok 2007, Media Lava. Lewa Karaibska, pierwsze jak dotąd jedyne stwierdzenie w Polsce, rok 2007, sierpień, Media Lava. Lewa Różowa, drugie stwierdzenie w Polsce, rok 2013, plaża w okolicach Orla. Zeszły rok, to się już zdarza częściej, ale bardzo rzadki ptak, szablodziu, Media Lava. I tak naprawdę można byłoby tą listę ptaków stwierdzonych na Wyspie Sobieszewskiej wymieniać. Tych rzadkich ptaków, które muszą wymagają zatwierdzenia przez Komisję Faunistyczną. To są takie perełki, jak wyglądałem mery, no okej, jesteśmy nad morzem. Ale co jakiś czas się pelikan pojawia w ujściu Wisły, co jakiś czas się pojawia ślepogląd w ujściu Wisły, to są takie, które są nietypowe. W rezerwacie Ptasi Raj w 2006 roku pierwsze stwierdzenie żywego alczyka. Taki mały, alkowaty ptak siedział sobie i wtedy wszyscy łazili jeszcze po grobie, hula jóża. Tak, siedział sobie i jadł sobie krewetki i całą zimę spędził tutaj alczyk, najmniejsza alka na świecie. Ptak, który do tej pory był znany z Sopotu, wyrzuciło kiedyś Morze Martwego. Pierwszy żywy stwierdzony ptasim rojem. Całą zimę można było oglądać i całe rzeszy osób przyjeżdżały oglądać jego ptaka. Proszę Państwa, jak się pojawiła ten ptak, to z 5 autobusów ze Śląska ornitologów się przyjechało, tak się zorganizowali. Niektórzy to nie mieli czasu, przylecieli samolotem, bo szybciej. A tego ptaka to historia jest taka, że ja mam takie zwyczaj, ja nie jestem tłuczerem. Ja nie lubię tłuczować. Znaczy, lubię widzieć gatunki nowe i tak dalej, ale jak już się pojawi dalej niż zasięg komunikacji miejskiej, to ja nie jadę. No taką mam zasadę po prostu. Szczerze, że do większości jeździłem samochodem do tych takich, którzy, ale warunek musi być zasięg komunikacji miejskiej. W zasięgu, no to mogę sobie pojechać z tym czołem, to jest ok. Już tam gdzieś dalej to tak nie bardzo. I tego taka było bardzo łatwo znaleźć, bo siedział taki biedny, wystraszony na plaży. 7 osób wokół niego, w moro, takie obiektywy. No, takie obiektywy gigantyczne. I wtedy spotkałem takich właśnie prawdziwych twitcherów, ludzi, którzy lubią zaznaczać sobie tak jak znaczki. Ja zaznaczyć, zobaczyć, no podszedłem, zakatałem oczywiście, no cześć, no fajnie, tak, no, tu zbiłem zdjęcie, no idę dalej, bo liczę kaczki, tam jest czasu. No fajnie, że jest, super. A on mówi, nie, no słuchaj, no ale wiesz, bo słuchaj tutaj, ja słyszałem, że w tym ujściu Wisły to perkozy robią, te można zobaczyć. Bo wiesz, bo ja mam listę, ja mam 200, to jest 200, to dam, 12 gatunek mój, perkozy rogate w ujściu Wisły można zobaczyć. Wiesz coś o tym? Patrzę za nim. 10 metrów za nim pływa. Mówię, nie powiem ci. No, zainteresuj się, nie tylko tłuczek. Dowiedz się, że zimą perkozy rogate wygląda inaczej niż latem. Byś od razu wiedział. Zainteresuj się trochę więcej. Ale tłuczowanie to jest, jak dla mnie, niektórzy powiedzą, że byłem nie tak się zachowałem. Ja uważam, że absolutnie. Wiedział czego szuka? To warto zobaczyć w książce, jak to ma wyglądać, nie? Tak mi się wydaje. Nie powiedziałem ubezpieczenie. W każdym razie teraz właśnie ta mema będzie mi się zawsze z Twitcherami kojarzyła. Popularne się to robi coraz bardziej, jeśli chodzi w ogóle o obserwację ptaków i jeżdżenie na gatunki rzadkie. W zeszłym roku pojawiła się uchla azjatycka na stogach w Gdańsku. Proszę Państwa, to jest niesamowite. Tam zimą to prawie nikt nie chodzi, ale do niej była wyklepana ścieżka prawie szerokości tego pomieszczenia. W śniegu. I z daleka już wiedziałem, gdzie ona jest, bo stało z 50 osób. Tak? Więc to dobrze. Ja się cieszę, że to tak działa, że coraz więcej osób się interesuje. W Polsce mamy trochę jeszcze mniej zainteresowania ptakami mniejsze niż na zachodzie, ale to przychodzi powoli też do nas. W Wielkiej Brytanii największym stowarzyszeniu zajmującym się ptakami jest 2 miliony członków. Największym polskim jest 2 tysiące. Czyli przepaść jest duża. Jeśli chodzi, ktoś powiedziałby, bo jesteśmy biednym krajem, nie ma kasy i tak dalej. To jest strasznie głupia wymówka, jeśli chodzi o ptaki. Tak można powiedzieć o jachty, tak można powiedzieć, nie wiem, o motory, motoryzację. Głupia wymówka, jeśli chodzi o ptaki. Lornetkę sobie można kupić za 150 zł używkę. Atlas sobie można kupić za 20 zł z antykwariatu. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne. I tylko iść na ptaki. Głosy ptaków można w internecie za darmo usłyszeć. Tak, tylko iść na ptaki i się tego uczyć i się napawać. Ja ostatnio przez to, że mam dwójkę małych dzieci, to mój bełmocznik jest głównie okno z kuchni i ogródek. No, dwa dni temu miałem pierwszą kapturkę. Już się cieszę, pierwsza w tym roku, cieszę się. Można. W Wielkiej Brytanii ludzie chodzą głównie w swoją okolicę na ptaki. I wyczesują niesamowite rzeczy.
U nas mnóstwo ptaków jest tak naprawdę, myślę, że znacznie więcej niż tam, tylko że jeszcze za mało ludzi chodzi, żeby je zabić. Tak, no. Proszę Państwa, ostatni punkt na mapie, który warto wiedzieć. Stacja ornitologiczna Muzeum Zoologii PAN. W Górkach Wschodnich. Ja tu nie będę mówił tej historii, bo myślę, że koleżanka później będzie w kolejnej z tych, będzie też opowiadała. Myślę, że coś więcej opowiem. Ja pracowałem tam od roku 2009 do 2017, bardzo sobie cenię, to dlatego też jest związane z sposobem wyżerską, dlatego też dużo o tych ptakach tutaj wiem. Jest to miejsce, gdzie są organizowane wykłady, jest sala dydaktyczna, jest piękna kolekcja ptaków wypchanych i to są takie, które nie zostały zamordowane w domyśle przez człowieka, są takie, które zostały znalezione martwe. Więc tam nie jest tak, że przybywa tego dużo. Są wyprawowane w świetny sposób, zgodnie z zasadą. Skoro był już martwy, zginął, to nie się przysłuży nauce, na nauczaniu. Natomiast nie przyjmuje się tam ptaków umyślnie zabitych przez człowieka. Taka jest zasada od zawsze. Ja uważam, że to jest jak najbardziej w porządku. Warto to zobaczyć. Najlepiej to się umówić z grupą zorganizowaną, bo tak po prostu to was nie wpuszcza. Pracuje normalnie, naukę tworzy. Natomiast z grupą zorganizowaną można się umówić na wykład i tam przyjść. Tak wygląda, takie zdjęcie mi się udało poczynić z taką tęczą w tym roku. Od strony ogrodu co prawda, no ale jest. Proszę Państwa, mieści się tam jedyna w Polsce, ta rejowa centralna obrączkowa. I to zawsze, niezależnie czy ja już tam pracuję, czy nie, zawsze to powtarzam. Proszę Państwa, jeśli znajdziecie taką obrączkę, udało się odczytać numer, tak? To zgłoście to do Krajowej Centrali Obrączkowania, właśnie w stacji ornitologicznej. W zamian nie zapłacą wam ani grosza, bo takich informacji przychodzi tysiące. Każda jest bardzo cenna, natomiast jest bezcenna jednocześnie, tak? Bo nikt za to nie zapłaci. W zamian dostaniecie informację, kto, gdzie, kiedy zaobrączkował tego ptaka. I że tak przeleciał i całą historię życia tego ptaka po drodze, jaka jest. Dam przykład swój własny. W roku 2013 spotkałem mewę czarnogłową w rezerwacie zielonym pod Elblągiem. Udało się na nocy odczytać ze zdjęcia obrączkę, czerwoną z białym napisem. Wysłałem do centrali, w jakimś czasie przyszła odpowiedź, że mój ptak został zaobrączkowany w roku 2002 na tamie we Włocławku, w kolonii mewy śmieszki. Dwa lata nic, potem. Został stwierdzony nad jeziorem we Francji, którego ja nazwy nie wymówię, bo nie radzę. Tam sobie siedział ze 2-3 lata. Potem raz był stwierdzony pod Londynem. Znowu stwierdzony w jeziorze we Francji. Potem długa przerwa. Stwierdzam go w rezerwacie jezioro Drużno w parze z innym takim, który też miał obrączkę i osobną historię życia. No ale tego nie kupicie. Tego się nie da kupić nawet. No można sobie przetestować. Łabędzie w Sopocie, proszę bardzo, chodzą nóżkami, świecą. Tylko że z tego jest bardzo dużo wiadomości powrotnych i ta historia życia jest taka dosyć monotonna. Łabędź Dziutek 15 lat siedzi pod mlą w Sopocie. I się tyle, tak? No, więc, ale można przetestować i to działa. Teraz, proszę Państwa, jest nowy program komputerowy, można się zalogować, sobie utworzyć konto. W ciągu doby macie informację. Chyba, że jeszcze nie spłynęło od obrączkarza informacji. W ciągu doby macie informację. Na mapie sobie można wszystko wyświetlić, a jeśli są zdjęcia założone, to zdjęcia sobie można wyświetlić. Najlepszy system obrączkowy tego do wiadomości powodnych w Europie prawdopodobnie, więc zachęcam. Proszę Państwa, bardzo przeciągnąłem. Dziękuję ślicznie za uwagę. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam na swój kanał na YouTube, Ptasza Strefa. Bardzo mało czasu mam, żeby to robić. Staram się jak mogę, jakieś tam filmy wpadają. Różna wiedza od tego, jak karmić, czym karmić ptaki, zagrudować budkę. Poprzez takie też ciekawostki. Miejsca kolorowe ptaków w Polsce. Takie osoby lęgowe polskie się pojawiły. Więc takie rzeczy, jak ktoś ma ochotę, zapraszam. Na Facebooka wchodzę rzadziej. YouTube nie wiem, czy tak przerasta. Więc tak to wygląda. Jak napiszecie mnie na taśmę strefę, czasu oczekiwania miesiąc, na odpowiedź przyjdzie odpowiedź na pewno, ale długo się czeka. Niestety. Mam dwójkę małych dzieci. Jedno takie, dwie takie. I strasznie. Ptaków. Tak, ptaków pełno, do tego jeszcze pełno pracy i ciężko to robić, bo robię to po godzinach, ale daje mi to dużo radości. Dziękuję ślicznie za uwagę.